Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Sztandarę prowadzić. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, przeżywamy dzisiaj jubileuszową uroczystość 10. rocznicy nadania imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w naszej szkole podstawowej. Do tej uroczystości byliśmy przygotowani na dzień 19 października 2020 roku. Jednakże ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane, dosłownie przed dzień jubileuszu musieliśmy go odwołać i odsunąć w czasie. Obecnie po powrocie uczniów do szkoły i poprawie sytuacji pandemicznej mogliśmy myśleć o realizacji naszego jubileuszu. I ten dzisiejszy dzień nie jest takim przypadkowym terminem. Jeśli jest ściśle związany z 11. rocznicą beatyfikacji naszego patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, która przypadała wczoraj. Gromadzimy się tutaj w tym dniu, aby swoją obecnością podkreślić wartość dzisiejszego jubileuszu i szerzyć kult naszego patrona. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości księży, którzy będą koncelebrować naszą jubileuszową mszę świętą. Księdza dziekana Romana Woźnego z Podkowa Osiedla. Który będzie przewodniczył dzisiejszej jubileuszowej mszy świętej. Byłego proboszcza tej parafii, obecnie proboszcza w Wadowicach Dolnych, księdza Jacka Naleźnego. Który był poprzednim proboszczem naszej parafii. Witam bardzo serdecznie księdza Grzegorza Dąbrowskiego z parafii pod wezwaniem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, który wygłosi dla nas homilię. A także obecnego proboszcza naszej parafii księdza Stanisława Kuca. Gorąco i serdecznie witam starostę powiatu Roczycko-Sędziszowskiego, pana Mikolda Darwala. Poczet sztandarowy ze szkoły podstawowej im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Mielczanie.